Serdecznie pozdrawiam. Wszystkim Agnieszkom i babciom życzę wszystkiego najlepszego. Kochani, w naszych rozmowach z bliskimi, znajomymi, którzy nie mają wiary, są niewierzący, czasem pojawia się taka narracja, że jestem niewierzący, bo nie otrzymałem takiej łaski, łaski wiary. Czyli powstaje takie wrażenie, że wiara to jest jakby dar, który spada na nas z nieba, pochodzi bezpośrednio od Boga i jeśli Bóg zechce nam go dać, to go mamy, a jeśli nie zechce, to go nie mamy. No, prawda jest zupełnie inna. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy tego echo. Prawda jest taka, że Bóg wysyła takie zaproszenie, taki impuls do wszystkich. Rzeczywiście od Niego pochodzi ten impuls, ta łaska, ale wszyscy ją otrzymali. Na końcu dnia jest tylko jednak problem, co my z tym robimy. Po której stronie się opowiadamy? To jest nasza decyzja, czy wiarę okażemy, a nie kwestia tego, czy Bóg nam ją dał, czy nie dał. Wiara to jest coś, co z wnętrza wychodzi, a nie spada na nas z nieba. Innymi słowy, to, czy wierzymy, zależy od nas. To jest nasza wewnętrzna decyzja. Kiedy Pan Jezus wychodzi do swoich ziomków w Galilei i głosić im Ewangelię, to mówi najpierw o tym, że Królestwo Boże jest za rogiem. Kto chciałby do Niego należeć? Proszę bardzo, zapraszam. Trzeba już podejmować decyzję. Najpierw jednak, zanim padnie decyzja o wierze, mówi Jezus, trzeba się nawrócić. Nawróćcie się, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czyli pierwszym krokiem jest nawrócenie. Czym jest nawrócenie? Greckie słowo metanoia oznacza zmianę myślenia z tego obecnego na nieco bardziej zorientowane na Boga. Ale prawdopodobnie Pan Jezus użył innego słowa do swoich słuchaczy, nie greckiego, bo by go nie zrozumieli, tylko słowa szubw, które w języku hebrajskim oznacza odwrócić się o 180 stopni. Wyobraźmy sobie sytuację, że chciałbym zobaczyć wschód słońca. Idę więc na plażę i odwracam się twarzą na zachód. W pewnym momencie się zorientuję, że dzień się rozjaśnia, że coraz więcej światła, więc że już to ten wschód słońca następuje. Ale nie zobaczę tego fenomenu. Chyba że odwrócę się twarzą na wschód i wtedy zobaczę cudowną tarczę słońca znad horyzontu się wyłaniającą. Właśnie to odwrócenie się o 180 stopni, ten obraz jest tutaj zawarty, czyli chodzi o to, żeby zorientować się bardziej na Boga, żeby spojrzeć jakby w Jego stronę, a nie w przeciwną, w tą, do której, w którą do tej pory szliśmy. Innymi słowy, to jest pierwsza decyzja, a potem dopiero jest ta decyzja o tym, żeby się na wiarę otworzyć. Dopiero wtedy można powiedzieć. No ale powie ktoś, no chwileczkę, ja nie mam takiego, nie mam takiej łaski, żeby do mnie Jezus przemówił, tak jak do tych tam miejscowych rybaków, rolników, tych wszystkich mieszkańców Galilei. Więc no, być może to jest powodem, że nie wierzę. Naprawdę nie ma szansy, żeby Jezus do nas przemówił w tych czasach. My w Kościele wierzymy, że kiedy czytamy czytania mszalne w czasie mszy, to sam Chrystus przemawia i nie jest to metafora. Kiedy więc lektor wychodzi do czytania Pisma Świętego i zastrzegam, właśnie dlatego ja tak bardzo pilnuję, żeby lektor czytał dobrze, pięknie, to musi być ktoś przygotowany. Dlatego, że on użycza głosu samemu Jezusowi Chrystusowi. Kiedy czyta więc czytania mszalne lektor, to sam Chrystus przez niego przemawia. Warto, żeby przemawiał, no, żeby lektor wiedział, co czyta, żeby to przemawianie jeszcze bardziej docierało do ludzkich serc. Ale nawet jeśli lektor jest słaby, a kaznodzieja beznadziejny, to nie ogranicza Słowa Bożego, o czym za chwilę. W każdym razie, tak przeczytane karty Pisma Świętego, fragmenty tychże w ramach czytań mszalnych sprawiają, że cudowna moc uwalnia się z kart Pisma Świętego i po prostu w naszą stronę zmierza tych obecnych na danej liturgii. Wtedy Boża moc przenika nasze serca i Słowo Boże, tak rozumiane, po prostu przenika nas całych tak, że ma moc przewrócić nasze życie do góry nogami. Dzisiaj jest Niedziela Słowa Bożego i warto sobie te rzeczy przypomnieć, że my jako ludzie wiary, my właśnie taką mamy optykę patrzenia. Że te czytania mszalne, które czasem są dla nas abstrakcyjne, w ogóle ich nie rozumiemy, ale czasem z tych właśnie
nierozumianych czytań, powstanie jakieś jedno zdanie, które może stanowić odpowiedź na pytania, które nosisz w sobie od pewnego czasu. Nie wiadomo jak i co. I Duch Święty tymi czytaniami, po prostu tą mocą Bożą cię przeniknie. Naprawdę, ja sam wielokrotnie, od ludzi też wielokrotnie słyszałem, tego doświadczyliśmy. To jest cudowne coś. W każdym razie Słowo Boże jest bohaterem dzisiejszego dnia i zawsze, kiedy przychodzimy na Eucharystię. Dzisiaj jednak z racji tego, że to jest Niedziela Słowa Bożego, przypominamy sobie, może warto odkurzyć także egzemplarz Pisma Świętego, który mamy na półce, sięgnąć poń i po prostu zasilać się tą cudowną mocą, która z kart Pisma Świętego płynie. Spotykać się z Chrystusem właśnie w ten sposób. Oczywiście ktoś powie, no ale to nie będzie tak jak spotkanie z żywym człowiekiem. To będzie jeszcze bardziej niż spotkanie z żywym człowiekiem, bo takie może po prostu nas w ogóle nie obejść. Natomiast to z Pismem Świętym, z tymi treściami, które Bóg tam zawarł, po prostu jest przenikającym do szpiku kości. I jak powiedziałem, nawet nieudolny lektor czy nieporadny kaznodzieja nie są w stanie zatamować tej cudownej mocy uwalnianej z przeczytanych kart Pisma Świętego. Dowód jeszcze w dzisiejszym czytaniu pierwszym, Księga Jonasza. Mamy tutaj bohatera, który jest poniekąd komiczny. Jonasz to bohater, który jest prorokiem i zostaje wysłany przez Boga na misję nie do wykonania jego zdaniem, to znaczy zdaniem Jonasza. Pójdziesz i w Niniwie ogłosisz, wezwiesz wszystkich do nawrócenia. Innymi słowy, ogłosisz im tam Ewangelię Starego Testamentu. A Niniwa to była stolica Asyryjczyków. Asyria, Niniwa, wszystko to razem wzięte, to sama esencja zła z perspektywy Izraelitów. Jak więc prorok izraelski ma pójść do paszczy lwa i głosić tam komunikat o Ewangelii Starego Testamentu właśnie? Bóg nalega. Jonasz nie mówi nie, ale ucieka przed wolą Bożą. Najpierw wsiada na statek, jak pamiętacie, później wyrzucają go do morza, połyka go wielka ryba i wreszcie wypluwa go na brzeg. I tam się Jonasz ogarnia i mówi, dobrze, to pójdę, ale robi to po to, by Bogu udowodnić, że to się nie uda. Zmuszony, dobra, nie wierzy w misję, nie wierzy w powodzenie głoszenia Ewangelii takiej starotestamentalnej tamtym ludziom, ale idzie, żeby Bogu zrobić niemalże na złość albo udowodnić, że to się nie uda. I tenże właśnie kaznodzieja czy głosiciel bez wiary w to, co robi, nie jest w stanie przeszkodzić w tym Bożym projekcie. Tylko właśnie na własne oczy Jonasz ogląda sukces. Po co wobec tego Bóg potrzebował tego, jakby to powiedzieć, niewierzącego w projekt proroka, skoro mógł to sam przecież przeprowadzić? Mógł po prostu zdziałać tam jakiś cud w tej Niniwie i wszystko by się dokonało samo z siebie jakby. Być może dlatego, żeby prorok nauczył się też jakiejś lekcji. Że Bóg z nikogo nie rezygnuje, i my też nie powinniśmy, że Bóg na nikim nie stawia krzyżyka i że czasem rzeczy, które nam się wydają mało istotne, mogą tak przemówić do serca ludzi, o których myślimy, że są zatwardziałymi grzesznikami, że po prostu się zastanawiamy, ale o co chodzi w ogóle? Jak to? Przecież cały czas uważałem, że nie ma sensu do tych ludzi z Ewangelią startować, bo i tak nic nie zrozumieją, a nagle przypadkiem coś wyszło i ktoś się zainteresował. Cuda się dzieją. No właśnie, obyśmy byli takimi Jonaszami, ale już po szkodzie, że tak powiem, czyli już z nową wiedzą. W dzisiejszym drugim czytaniu Święty Paweł pisze do Koryntian. To jest bardzo trudny list, zwłaszcza w pierwszej części Paweł musi ich tam besztać za różne rzeczy i nazywa ich po prostu, uważa, że są napompowani, nadęci, bo ich zdaniem wiara, którą mają, jest już z tej najwyższej półki, bo oni żyją według prawa ducha, czyli reprezentują taką wiarę już najwyższych lotów. Paweł nie zgadza się z tym, bo pokazuje im różne grzechy, które dzieją się na ich oczach, a oni jakby nie reagują zupełnie. Natomiast spokojnie, wszystko się uda, dojdziemy. W pewnym momencie jakby porzuca już te wszystkie, tę całą krytykę i właśnie w 7 rozdziale, z którego pochodzi drugie dzisiejsze czytanie, mówi rzeczy bardzo trudne, bardzo kontrowersyjne. Chce podkreślić rangę tej relacji z Chrystusem, naszą wiarę, na tle innych rzeczy ważnych albo super ważnych nawet. I w tym fragmencie, który dzisiaj słyszymy, mówi tutaj rzeczy niepokojące nawet.
Mówi tak. Czas jest krótki, bracia. Trzeba więc, aby ci, co mają żony, żyli tak, jakby byli nieżonaci. Co to znaczy? Że mają teraz nagle wprowadzić jakiś dziwny dystans do swoich żon? Że mają jakby, nie wiem, odesłać te żony gdzieś? O co tu chodzi? Czyżby Paweł był przeciwko małżeństwu? Nie. Wcześniejsze fragmenty tego rozdziału dobitnie świadczą, że bynajmniej nie uważa, że małżeństwo jest czymś złym, grzechem, czymś takim. Ale z drugiej strony, mówi Paweł, najważniejsza jest ta relacja z Chrystusem. I mężczyzna, który nie ma żony, ma mniej, powiedziałbym, troski, zmartwień, dlatego może bardziej skoncentrować się na tej relacji, która sama w sobie przewyższa wszystko, wszystkie wartości na tym świecie. Podobnie i kobieta, która męża nie ma, może skoncentrować się na tych najważniejszych rzeczach, bo nie ma tych wszystkich trosk związanych z małżeństwem. Paweł mówi, no chciałbym, żebyście byli wszyscy tak jak ja, bezżenni, skupieni na tym, co Bogu, co do Boga się odnosi. No ale wiem, że to się nie uda i kto się żeni, spokojnie, nie robi nic złego. No więc po co Paweł mówi te rzeczy tutaj, że ci, co mają żony, żeby tak żyli, jakby byli nieżonaci. No mówi więcej. Mówi na przykład, że ci, którzy się radują, żeby byli tak żyli, jakby się nie radowali. Ci, którzy się smucą, jakby się nie smucili. Ci, którzy używają tego świata, jakby nie używali. O co tu chodzi? Chodzi o to, że Paweł pokazuje rzeczy ważne albo super ważne, jak małżeństwo, jak radość, jak empatia, jak no nawet po prostu aktywne życie w tym świecie, pokazuje je jako bardzo ważne, ale nawet w połowie tak nie mające takiego znaczenia jak relacja z Chrystusem. Jeśli więc na przykład któraś z tych rzeczy cię rozprasza albo odwodzi od relacji z Chrystusem, no to w ogóle jest jakaś czerwona lampka się powinna zapalić. I nawet jeśli to jest twoje małżeństwo, rzecz w sumie bardzo ważna, piękna, jeśli małżeństwo twoje sprawia, że twoja relacja z Chrystusem jest gorsza, to jest gdzieś jakieś zwarcie w tym systemie. Trzeba coś tu zrobić, bo coś tu nie działa. No właśnie. Dzisiejsza niedziela Słowa Bożego, kochani, to jest szansa, żeby jeszcze raz przypomnieć sobie wartość tego, czym jest nasza wiara i jeszcze raz, gdzie tkwią główne źródła jej zasilania. Między innymi Pismo Święte to jest bezcenna pomoc. Jeśli więc chcemy bezpośrednio, osobiście spotkać się z Chrystusem, wystarczy otworzyć karty Pisma Świętego i po prostu zacząć czytać. Bóg przemawia do naszego serca w taki cudowny sposób, że nawet jeśli my tego tak do końca nie czujemy, to się dzieje. I jeszcze raz powtórzę, no życzę sobie i Wam, żebyśmy mieli tych doświadczeń jak najwięcej. Serdecznie pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański.